Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektyw Łodygo, ktoś porwał świnkę morską. Niech pan pomoże. Ktoś porwał świnkę morską? Detektyw Łodyga. Zosia. Tadzik. Amelka. Hubert. Szybko, detektywie, porwali świnkę morską. Ale kto porwał świnkę? No, porywacze świnek morskich. Odcinek 5. Porwanie świnki morskiej. To ciekawe. To bardzo ciekawe. Od kiedy macie tę świnkę? To nie nasza świnka, tylko Marysi, koleżanki Hubejta. Mieliśmy zaopiekować się nią przez weekend. Wypuściliśmy ją na poranny spacer i zniknęła. Gdzie był ten spacer? Tu, w kuchni. Kto pilnował świnki? Wszyscy! Tylko na małą chwilkę poszliśmy na balkon pomachać tacie. I jak wróciliśmy, to świnki już nie było. A więc zostawiliście to małe stworzonko bez opieki? Tylko na małą chwilkę. To na pewno byli porywacze. Będą chcieli okup, dużo pieniędzy. I nim zadzwonią wasi porywacze, ogłaszam akcję Świnka Morska. Tadzik szuka pod szafkami, Zosia w szufladach, a Amelka tu i ówdzie. Cip, cip, taś, taś, cip, cip, taś, taś, cip, cip, cip. No świetnie. Co wy tu wyrabiacie? Szukam świnki morskiej. Jakiej świnki? Tej, którą zostawiła tutaj twoja koleżanka Marysia. Marysia przed chwilą zabrała świnkę i poszła z nią na górę. A my myśleliśmy, że to jacyś porywacze. Porywacze? Macie bujną wyobraźnię. Idę zanieść klatkę Marysi. Widzicie? Świnka jest bezpieczna, bo jej właścicielka zaopiekowała się nią. Ale gdyby naprawdę zaginęła, to byłaby potwornie potworzasta katastrofa. Opowiem wam dzisiaj o zwierzętach domowych. Posłuchajcie. Zwierzęta domowe. Człowiek udomowił wiele gatunków zwierząt. Niektóre pomagają mu w gospodarstwie albo dostarczają pożywienie, a jeszcze inne są po prostu najlepszymi towarzyszami. Psy mają doskonały węch. Uwielbiają spacery i zabawę. Psy rasowe różnią się wyglądem, wielkością i charakterem. Oprócz psów rasowych są także kundelki, zwane mieszańcami. Koty mają doskonały wzrok i słuch. Koty na wolności polują w nocy, a w dzień śpią. Koty domowe, choć nie polują, uwielbiają biegać, skakać i łapać zabawki. Świnka morska jest bardzo delikatnym zwierzęciem. Źle znosi samotność i dlatego trzeba poświęcać jej dużo czasu. Świnki są strachliwe, boją się psów i kotów i dlatego najlepiej czują się w towarzystwie innych świnek. Rybki są bardzo ciekawymi zwierzętami. Tym, które żyją w akwariach, trzeba zapewnić odpowiednią temperaturę wody. Są to zwierzęta stadne, to znaczy, że dobrze czują się w większej grupie. Kanarki to małe, żółto-beżowe ptaszki. Bardzo lubią śpiewać i ćwierkać. Są wielkimi czyściochami. Lubią towarzystwo człowieka i są bardzo ciekawskie. Króliki są bardzo delikatne i czyste. Dbają o swoje futerko. Lubią się bawić i są towarzyskie. Mają ostre zęby i lubią wszystko gryźć. Ja bym chciała mieć świnkę morską i kucyka. A ja chciałbym mieć psa.
Ale mama mówi, że jestem za mały i że nie mogę wychodzić z psem na spacer. Zgadza się. Psa trzeba wyprowadzać na spacer przynajmniej 3 razy dziennie. Bo inaczej zabiście się na dywan. A babcia Marylka ma pieska Borysa. Jak Borys narobi kubkę na trawnik, to babcia musi to sprzątać w takich specjalnych torebek, żeby nie zaśmieciać trawnika. Tak, to bardzo ważne, żeby sprzątać po swoich pieskach. A jak jeszcze trzeba dbać o zwierzęta domowe? Śwince trzeba czyścić klatkę. A kot naszej cioci załatwia się do kuwety. I ciocia musi ją myć i sypać żwirek. Widzę, że dużo wiecie o tym, jak się opiekować zwierzętami, by były zdrowe i szczęśliwe. Zwierząt takich jak świnka czy chomik nie należy zostawiać bez opieki. I trzeba zmienić zwierzaku wodę, żeby miał czystą do picia. A my w przedszkolu uczyliśmy się, że nie wolno zwierząt dręczyć. Dręczyć? Co znaczy robić im krzywdy. Cieszę się, że to wiecie. Zwierzętom w żadnym wypadku nie wolno robić krzywdy, bo one czują, no, tak jak my. Jak zwierzak zachoruje, to trzeba z nim pójść do weterynarza. Słusznie. Weterynarz to lekarz, który opiekuje się chorymi zwierzętami. Zobacz, Zosiu, zrobiłam ci kucyka. Podoba ci się? Jaki ładny. Zobacz mi następnego tylko z niebieską grzywą. Śliczny kucyk, Amelko. Pora na obiad. Pewnie wróbelek nie może się już doczekać. Wróbelku, obiad! Gdy będziecie opiekować się zwierzętami, pamiętajcie o tym, że wszystkie zwierzaki lubią czystość. Szczególnie wokół siebie. Trzeba sprzątać ich domki i regularnie zmieniać wodę do picia. Dzięki temu są zdrowe i radosne. Zwierząt nie można drażnić ani robić im krzywdy. Pamiętajcie o tym. Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektywie Łodygo, znaleźliśmy pióro ptaka cudaka. Ptaka cudaka? Szybko, detektywie, znaleźliśmy pióro ptaka cudaka. Jakie pióro? Szybko, do salonu. Odcinek 11. Zguba ptaka cudaka. To jest pióro. Ale nie takie zwykłe pióro. Należy do ptaka cudaka. Nigdy nie słyszałem o ptaku cudaku. Bo on mieszka w kryjówce. A gdzie jest ta kryjówka? Na dachu, nikt o tym nie wie. To tajemnica. To ciekawe. To bardzo ciekawe. A gdzie znaleźliście to pióro? Tu leżało, na stole. Na pewno ptak cudak je zgubił. Musimy mu je oddać, detektywie. Chwileczkę, chwileczkę. Pomyślmy. Jeżeli to pióro należy do ptaka cudaka, który mieszka na dachu, to w jaki sposób znalazło się na stole w waszym salonie? Na pewno ptak cudak tu był. Może szukał czegoś do jedzenia? Nie, to niemożliwe. Ptaki nie wchodzą do mieszkań w poszukiwaniu jedzenia. Nawet te, które mieszkają w mieście. A co wy tak cicho siedzicie? Wszystko z wami w porządku? Ptak cudak zgubił swoje pióro. Zobacz. Ptak cudak. Może wy macie na myśli papugę, która mieszka u góry, u Marysi. Byłem u niej dzisiaj rano i dała mi to pióro. Myślałem, że może wam się przyda. Papuga, ojejku. Nie ma się co martwić. Papugi czasem gubią pióra, jak wszystkie ptaki. Na szczęście wszystko się wyjaśniło. W miastach oprócz ptaków mieszkają inne zwierzęta. Można je spotkać w parkach, na skwerach. Są bardzo pożyteczne, ale gdyby ich zabrakło, to byłaby potwornie potworzasta katastrofa. Opowiem wam dzisiaj o zwierzętach mieszkających w mieście.
Posłuchajcie. Zwierzęta w mieście. W miejskich parkach i na skwerach żyje mnóstwo zwierząt. Zwierzęta są bardzo pożyteczne, bo zjadają szkodniki i w ten sposób pomagają człowiekowi. Wrona ma grzbiet i brzuch popielaty, a głowę, skrzydła i ogon czarne. Je dżdżownice, owady i ślimaki. W okresie zimowym wrony odlatują na południe do cieplejszego klimatu. Pan wróbel ma brązowy grzbiet, szary brzuszek i czarny śliniaczek na szyi. Pani wróblowa jest koloru brązowego. Wróble jedzą nasiona zbóż, chwastów, owoce i małe muszki. Wróbel źle znosi chłody, dlatego zimą lubi mieszkać blisko ludzi. Sikorka ma żółty brzuszek i białe policzki. Latem wydłubuje szkodniki z kory drzew. Dzięki temu drzewa nie chorują. Sikorki są bardzo sprawne, dlatego zimą z chęcią jedzą karmę zawieszoną na sznurku. Inne ptaki tego nie potrafią. Jeż ma świetny słuch i węch, ale bardzo słaby wzrok. Gdy wyczuwa zagrożenie, zwija się w kulkę i stroszy kolce. Zjada owady, ślimaki i dżdżownice. W sen zimowy zapada zakopany pod liśćmi. Wiewiórka gromadzi zapasy na zimę, zakopując znalezione orzeszki i żołędzie. Ale zimą nie zawsze znajduje swoje skarby. Na szczęście zakopuje ich bardzo dużo, więc sobie poradzi. Ślimak winniczek ma muszelkę w kolorze szaro-brązowym. Na jego głowie znajdują się czułki. Na dłuższych czułkach umieszczone są oczy, a krótsze służą do węszenia. Porusza się wolno na jednej nodze. Zimuje w jamce, którą sam wykopuje. Żaba zamieszkująca w naszych parkach ma kolor brązowy. O zmierzchu poluje na owady i małe ślimaki. Podczas polowania bardzo przydaje się jej długi język. Zimę spędza pod wodą. Jak widzicie, niektóre zwierzęta przesypiają zimę, a inne odlatują. Ale jest wiele zwierząt, które mieszkają u nas przez cały rok. Niektórym trzeba pomóc przetrwać zimowe chłody. W końcu to nasi mali pomocnicy w walce ze szkodnikami. Jak widzicie, zwierzęta, które mieszkają w mieście, są bardzo pożyteczne. Musimy o nie dbać. Macie jakiś pomysł, jak dbać o zwierzęta w mieście? Babcia Marylka dokarmia zimą ptaki. Małym ptakom, takim jak sikorkom czy wróblom, trudno jest znaleźć zimą pożywienie. A dlaczego? Przeszkadza im w tym głęboki śnieg. Mają zbyt krótkie nóżki, aby szukać w nim pokarmu. Babcia Marylka ma karmik z drewna i sypie tam ziarenka. Dla małych ptaków najlepszym pokarmem są płatki owsiane, ziarna słonecznika, pokrojone jabłka i owoce jarzębiny. Babcia mówi, że ptaki nie mogą jeść słonych rzeczy. No tak, to prawda. Słone resztki pożywienia są szkodliwe dla ptaków. A nie tylko zimą trzeba dbać o ptaki. W lato też. Czy wiecie jak? Trzeba zrobić im poidełko, żeby mogły się napić. No właśnie. Trzeba tylko pamiętać, żeby woda w naczyniu była zawsze świeża. A jak jeszcze można pomagać zwierzętom w mieście? A my w ogródku przedszkolnym mamy domki dla ptaszków. Mm. I wiosną przylatują do nich sikorki. W takim domku lęgowym sikorki mogą spokojnie złożyć jajka. Potem wyklują się z nich pisklęta. Pani w szkole mówiła, że nie można śmiecić w parku, bo to szkodzi zwierzętom. A to prawda. Szczególnie niebezpieczne są plastikowe torby, papierki po batonikach i cukierkach. Bo gdy ptaki zjedzą choć kawałek, mogą ciężko zachorować. A w ogródku w naszym przedszkolu znaleźliśmy jeża. I pani nie pozwoliła go dotykać. Tak. Zwierząt w parkach i ogrodach nie należy dotykać ani łapać. Nie wolno krzywdzić zwierząt. W żadnym wypadku nie wolno robić im krzywdy. Tym małym stworzeniom trudno jest żyć w mieście. Zobaczcie, jaki kolorowy słoik na kredki wam zrobiłam. Ślimak i żaba śpią zimą, a sikorki i wiewiórki nie zasypiają. Teraz już będziecie wiedzieć, jakim zwierzętom trzeba zimą pomagać. Pamiętajcie, żeby zimą dokarmiać wróble, sikorki i inne małe ptaki. Latem zadbajcie o świeżą wodę dla nich. Nigdy nie dotykajcie napotkanych zwierząt, a w razie potrzeby poproście o pomoc dorosłych. I jeszcze jedno. W parkach i ogrodach nie zostawiajcie śmieci. Pamiętajcie o tym, dzieciaki. Do widzenia!